Remont silnika Dragster 1100. Nie jeździcie do innych mechaników, ja jestem najlepszy. Nie wymieniajcie sami oleju, bo możecie zatrzeć silnik. Zepsujecie cały motor i w ogóle się zabijecie na nim. I pęknie wam wałek kardana. Albo urwie się korba. No więc zapraszamy na materiał. Tym wesołym akcentem. Jestem dzisiaj u Krzycha, dlatego że ostatnim czasem, dokładnie wczoraj, Krzychu do mnie zadzwonił, mówił: Dan, mam bardzo ciekawy temat, pojawił się u mnie na warsztacie i zadał mi przy okazji takie pytanie, jak myślę, ile może kosztować motocyklu wymiana oleju. No i tak zainspirowany tą sytuacją, po krótkiej rozmowie stwierdziłem, że jest to bardzo fajny temat, żeby przyjechać, odwiedzić Krzycha i porozmawiać, pokazać wam, na co Krzychu natknął się tym razem. A gdybyście nie wiedzieli, to jest Krzysiek Kornaś, GP Racer Service Brzesko. Witam. No i Krzychu, powiedz nam, co skłoniło cię do tego, że do mnie zadzwoniłeś i zwabiłeś mnie tutaj do siebie, do warsztatu. No. Nieczęsto wymiana oleju kończy się silnikiem, który musi leżeć na warsztacie, a raczej w zasadzie drugim silnikiem, który leży na warsztacie, bo musieliśmy poskładać, jak to się już mówi, zaczęło się to robić tradycją z 2-1, żeby go usprawnić i mógł sobie dalej funkcjonować i jeździć. No, motocykl z niedużym przebiegiem Dragster 1100, 2006 rocznik. Co tu dużo tak opowiadać? No, w zasadzie dużo. W zasadzie dużo się zdążyło wydarzyć podczas tej niefortunnej wymiany oleju. No i suma summarum silnik trafił właśnie na warsztat. Ale jak do tego doszło? Bo ja wam powiem szczerze, że byłem w ciężkim szoku, że przy prostej operacji serwisowej można zrobić tak duże kuku motocyklowi, który raczej chyba nie jest motocyklem awaryjnym, który raczej sprawdza się, jeździ i jest konstrukcją sprawdzoną od lat. Jakkolwiek każdy serwisant, który już miał styczność z Dragsterem 1100, wie, że żeby na przykład wymienić tutaj filtr oleju, trzeba zdjąć wydech. O, no to są ciekawe rzeczy, tak jak w Multistradzie, żeby wymienić filtr powietrza, trzeba pół motocykla rozebrać. No to każdy producent ma swoje takie właśnie haczyki, gdzie po prostu tylko serwisanci wiedzą, gdzie włożyć rękę, w jaki sposób zrobić, żeby na przykład usprawnić sobie trochę pracę. No ale wracajmy do naszego Dragstara. Krzychu, dlaczego on trafił tutaj właśnie na twój stół i dlaczego z dwóch silników znowu robimy jeden? Tym bardziej, że motocykl miał przebiegnie całe 10 tysięcy kilometrów od nowości, to no, niewiele jak na silnik. No co się stało? No, trochę niefortunna wymiana oleju i pomylenie dwóch śrubek spowodowało zablokowanie rozrządu. No i ciąg zdarzeń, który nastąpił, spowodował to, że silnik nie nadawał się już do naprawy. No, inaczej, ten motocykl jak do nas trafił, on odpalał. Poruszał się w własnych siłach, natomiast stukał dość głośno. No a przyczyną właśnie było niefortunna wymiana oleju. Gdzieś tam niedopatrzenie właściciela motocykla i awaria. I awaria. Podejrzewam, że każdy z was ma takie doświadczenie, że przynajmniej raz w swoim życiu samodzielnie wymieniał olej w motocyklu. Ja szczerze mówiąc, jeśli mam tylko czas, no to co sezon samodzielnie to robię, bo nie jest to jakaś bardzo skomplikowana, mogłoby się wydawać, czynność serwisowa i można ją praktycznie zrobić samodzielnie. No ale jak widać, tutaj ta czynność nie powiodła się, nie została zakończona pełnym sukcesem. No i pytanie, czy ta wymiana oleju była robiona w serwisie, czy... Samodzielnie była robiona, tak? Tak więc słuchajcie, macie też, można powiedzieć, przykład, czym może się skończyć wymiana oleju samodzielna, jeśli coś pokręcimy, albo nie mamy wiedzy jakiejś tam chociażby podstawowej na ten temat, w jaki sposób to wykonać. Filtr oleju znajduje się w tym miejscu. Tutaj mamy zębatkę, która, no to jest wał, pośrednia zębatka rozrządu. Za tą zębatką znajduje się kolejna zębatka i ona napędza nam łańcuszek rozrządu. Aby odkręcić obudowę filtra, poczekaj chwileczkę, ja ci zaraz dekiel przyniosę, będzie łatwiej wtedy. I pokażę, o co chodzi, na co można się, że tak powiem. Oj, niestety mamy ten dekiel nieumyty, ale nic się nie dzieje.
Ale jak to się mówi, nagranie ma być realistyczne, a nie reżyserowane, jak to zwykle nagranie u nas. Nagranie musi być jak najbardziej wiarygodne. No. I tu mamy kapę filtra oleju, którą należy całą zdemontować. I za nią znajduje się właśnie filtr oleju. Wymieniamy sobie ten filtr, prawda? Przykręcamy kapę. To jest filtr wewnętrzny, prawda? Czyli nie ma swojej obudowy, on znajduje się dokładnie tak pod spodem. Okej. Okay. Zostały zamienione dwie śrubki, już nie chcę mówić z którą kolejnością, bo nie jestem w stanie powiedzieć, ale generalnie zostały zamienione dwie śrubki. Jedna z tych śrubek, która znajduje się tutaj, została wkręcona za długa o 1,5 cm. I ona... Ukruszyła ten dekiel, oczywiście już jest zmieniony. Ukruszyła ten dekiel, wbijając się w koło rozrządu. Aha, okej. I wyłamując jednego z zębów. Dobra. Koło rozrządu. Ale to aż taką siłę miała ta śruba przy dociąganiu, że potrafiła wyłamać kawałek koła zębatego? Wiesz co, wbrew pozorom taka śrubka, szóstka, którą się tam dokręca, no pytanie czym, czy to była ręka, czy to był udar, no nie wymaga dużej siły naprawdę, żeby wiesz, zrobić takie, że tak powiem, kuku. No i ona wjechała w rozrząd. W to miejsce, nie? Tak, później próba odpalenia tego motocykla skutkowała tym, że został wyłamany jeden z zębów, który generalnie, no, rzadko się takie szczęście zdarza. Jeden z zębów, który się wyłamał, pewnie dałoby się też jeszcze uratować. Wymienilibyśmy tą zębatkę, pozmieniali łańcuchy, jakieś pierdły i działałoby. Mhm. Ale ten ząb wpadł do łożyska, który podpiera wał. Czyli tam z tyłu. Tam z tyłu się zawinął, tak? I on sobie tam wjechał do tego łożyska i zmuciło łożysko napędowe, no łożysko podpierające wał. No i silnik stukał, mimo założenia też tam już ten motor trafił gdzieś tam do innego serwisu, wymienili na nową tą zębatkę, ta zębatka no, nie nosiła jakichś tam śladów, zostawili ją, no ale ten silnik stukał generalnie, tłukł się, cały czas było słychać stuki podczas jazdy, no nie mogło to tak zostać, bo to łożysko wcześniej czy później uległoby awarii. Śruba nacisnęła na zębatkę, cała zębatka przesunęła się i docisnęła się do, że tak powiem, przylgni, prowadnicy zębatki, no i no, starła ją po prostu, starła kilka milimetrów. Ciekawostka, aby wyeliminować stuki silnika wywołane skrzynią biegów i koszem sprzęgłowym, jak to można w prosty sposób, akurat w tym silniku się da to zrobić. No, trzeba by było zatrzymać, prawda, pracę kosza, żeby się nie obracał. Tak, tylko że on jest na stałe napędzany zębatką z wałem. Mhm. Zdemontowaliśmy kosz sprzęgłowy, zostawiliśmy go na półce, założyliśmy kapę, zalaliśmy go olejem i odpalili. Czyli skrzynia biegów stała, kosz nie miał jakichś dźwięków przekazywać, które mogły pochodzić z trybów, ze skrzyni, z pracy. No i w ten sposób obsłuchaliśmy wtedy silnik, no i dźwięk wydobywał się z dolnej części silnika. No nie był to dźwięk panewek, nie był to dźwięk stukających, kończących się panewek, no tylko było ewidentnie widać, że to z obrotami narastało i było bardzo rytmiczne. Także domyślałem się, że jest coś albo nie tak z rozrządem, albo właśnie z podporą. No i się okazało, że jednak podpora była uszkodzona. Czyli główne łożysko wału do wymiany, tak? Tak. No. Jeszcze tam przy kontroli tego starego wału wyszła jeszcze jedna rzecz, że ząb, który się wyłamał, potrafił tak nacisnąć na końcówkę wału, że na końcówce wału, które jest naprawdę grubym elementem, powstało bicie. O, czyli troszeczkę skrzywił wał. Tak. Zróbmy taką małą retrospekcję, mianowicie nie wiem, właściciel, czy tam osoba, która wymieniała ten olej, poskładała to wszystko do kupy, skręciła te śruby, to się wbiło tu. No i jak? Ten motocykl od razu odpalił? No raczej chyba, no nie właściciel wiem. Właściciel był pomysłowy, ale ja nie wiem, czy ja chcę wchodzić w ten temat. Ale powiedzmy o tym, bo to jest bardzo ciekawe, bo mnie to bardzo ciekawi właśnie w jaki sposób można się kapnąć, że coś jest nie tak, prawda? No bo de facto no jest to kawałek śruby, kawałek metalu, który tam się oderwał, sklinował to wszystko tutaj. No i tak, jak jest sklinowane, no to rozrusznik chyba nie ma na tyle mocy, żeby pociągnąć, żeby obrócić. No jakbyśmy tu śrubokręt włożyli, to na pewno rozrusznik go nie zmieli, prawda? On nie ma aż takiej mocy, prawda? Nie, ale jak się przyłoży masę z 280 kg motocykla, właściciela pewnie stówkę, to jest 380 kg i kolega popcha, to rozrusznik... Jeszcze z górki? Nie wiem, czy z górki, ale jest w stanie wtedy śrubę uciąć.
Okej, okay, no to już wiemy. Czyli słuchajcie, jedna rzecz, jeśli po wymianie oleju motocykl nie chce odpalić, nie chce zaruszać tutaj rozrusznikiem, o ile jest prąd i tak dalej, to znaczy, że coś jest nie tak i raczej nie szukajmy rozwiązania typu, a spróbujmy go odpalić, może na pych się uda. No bo coś ewidentnie jest nie tak. Ale to jeszcze dodam jedną rzecz a propos Yamaha. To też dosyć ciekawe konstrukcje, bardzo udane, znaczy ogólnie jako Yamaha, ja też lubię Yamaha, zresztą tam stoi kolejna, trochę młodsza i mocniejsza. One nie mają czujnika ciśnienia oleju. One mają czujnik stanu oleju, czyli on pokazuje, ile jest oleju w silniku, a nie jakie jest ciśnienie na panewkach. Czyli jak padnie nam poziom oleju poniżej normy, świeci się nam kontrolka. Tak, albo jak jest gęsty olej stoi na stopce bocznej, to potrafi też świecić. I to jest w każdej Yamasze do dzisiaj produkowanych? Do dzisiaj już nie, już teraz w tych właśnie nowych R1-kach już zrobili, znaczy nowych, no z 2016 roku już zrobili ciśnienie oleju, nie stan, bo stwierdzili, że to jednak jest lepszy pomysł, tak mi się wydaje. I co za tym idzie? Zdarzają się sytuacje przy wymianach oleju, gdzie przy powietrzu się pompa, to jest bardzo rzadkie, powiedzmy zdarza się to raz na 10 tysięcy, może raz na 1000, że spuszczamy olej z motocykla, demontujemy filtr oleju, spuszczamy ten olej, zakręcamy filtr oleju, zakręcamy spust, nalewamy olej, odpalamy motocykl i nieświadomie go zacieramy. Okej. Okay. Potrafi się przypowietrzyć, szczególnie to były konstrukcje właśnie też między innymi Yamaha, gdzie pompa oleju była trochę powyżej lustra, albo tak nie idealnie nachodziła na to lustro. Większość teraz motocykli już te pompy oleju ma zanurzone w oleju, albo niemal w oleju już są zanurzone, albo nie ma tego nad lustrem, tak? Mhm. I potrafiła się tak przypowietrzyć, że nie zassała oleju przez smog. Aha, okej. Okay. No i można było sobie tak załatwić silnik motocyklu, dlatego mówię, zawsze jak odpalamy motocykl, no to jeżeli jest tylko oko rewizyjne do stanu oleju, czyli tak zwane oczko to szklane, to przy odpaleniu motocykla warto sobie popatrzeć na to oko i zobaczyć, czy olej znika. Oleju ubywa, tak. Szczególnie w Yamahach, bo wiadomo, mówię, mamy tam Suzuki, Honda i tak dalej, no to mamy ciśnienie oleju i ono po wymianie oleju, jak w ciągu 5 sekund nam nie zgaśnie, to gasimy motocykl. Odczekujemy, powiedzmy, tam minutę, dwie i odpalamy jeszcze raz, jeżeli nie zgaśnie, to coś jest nie tak po 5 sekundach znowu. A w Yamahach właśnie tego nie ma i trzeba sobie było na to zawsze zwracać uwagę, czy czasami się nie przypowietrzyła. No i to jest właśnie cenna uwaga i bardzo fajna wskazówka dla posiadaczy motocykli tej marki, żeby zwracać na to uwagę, bo widzicie, nieświadomość i niewiedza potrafi doprowadzić do dosyć dużych kosztów, prawda? Tak, wiesz co, ja zawsze ludzi zachęcam i nie jestem typem serwisanta, który będę mówił, że wszystko do serwisu, przyjeżdżajmy, musimy, bo zepsujecie i tak dalej. Niech każdy próbuje się nauczyć własnego motocykla, bo to się wcześniej czy później mu przyda. Jak nie wiedza, która kiedyś tam będzie mógł zaimponować gdzieś w towarzystwie, to uczmy się po prostu tego, bo to jest ciekawe, tak. Fajne, tylko mówię, no są filmy, są, mamy teraz YouTube'a, kiedyś jak ja zaczynałem mechanikę, nie było tego, znaczy było, ale nie było to tak spopularyzowane jak teraz. Dokładnie. Mamy ludzi, którzy gdzieś tam nagrywają różne ciekawe tutoriale, tak? Tutoriale, instrukcje, krok po kroku, do it yourself, prawda? Chociaż no, nie zawsze te do it yourself są dobrym rozwiązaniem, bo niektórzy pierwszy raz robią i od razu nagrywają, prawda, ten materiał. Ale mechanicy wtedy, jak to oglądają, to mają kupę zabawy. Tak. Słuchajcie, chciałem wam pokazać, żeby nie było, że tam coś ściemniamy, że ktoś sobie śrubki pomylił i tak dalej. Tak rzeczywiście jest. I teraz popatrzcie, dwie śrubki są takiej długości, jedna jest dłuższa. No i po prostu no, można się pomylić, prawda? Można się pomylić, no bo dłuższą do krótszej, no też gwint złapie, no i rzeczywiście, no trochę tutaj jesteśmy w stanie to przepchać. Tak więc... Jest taka fajna sugestia, zawsze jest taka zasada, że jak się włoży śruby, zanim je zaczniemy w ogóle wkręcać, tak? Taka podpowiedź z mojej strony. Zanim zaczniemy je wkręcać... Tip numer 3. Zanim zaczniemy je wkręcać, wkładamy je w obudowę.
Ilość śruby, która wystaje, powinna być podobna. Podobna, powinna być. Każdy łebek powinien wystawać po prostu tak. Z dekla taką samą długość i wtedy możemy być pewni, że jest ok, że nie zbłądziliśmy. Natomiast... Nie, no pewni możemy być wtedy, jak weźmiemy sobie manuela i zmierzymy długość śruby, która ma iść w tą rodzinę, ale... Albo po prostu przy rozbieraniu, ja też robiłem czasami taką rzecz, pamiętasz wtedy, jak żeśmy ściągali głowicę w DRC, bo tam było tych śrubek, dużo było. W każdym razie ja nie chciałem się pomylić, bo wiedziałem, że mogą być różne długości. Wbijałeś w karton. Wziąłem sobie karton, tak, zaznaczyłem sobie po prostu mniej więcej jakiś tam szkic tej głowicy, no i co śrubkę wyciągałem, to paf, nie? Wbijałem w karton, żeby mieć po prostu wzór, żeby wiedzieć, z którego miejsca wyciągłem. No a przy takich trzech śrubkach, no to nie jest tylko, chyba żaden tylko, problem, wiesz, tylko... żeby po prostu... Tylko trzeba zaznaczyć, żeby później nie obrócić tego kartonu do góry nogami i tak dalej, nie? To wiecie, no różne rzeczy się dzieją. No jak ktoś ma zdolności, to wszystko potrafi zepsuć, nawet trzy śrubki zamienić, prawda? Poczekaj, ale jest jeszcze druga sprawa. Jeśli chodzi o twoją DR-kę, tamto wkładanie śrubek trochę w karton nie miało sensu, tylko dlatego, że tam połowa śrubek była budowlanych, nie było gwintów i one były pozamieniane we wszystkie strony długościami. Tam faktycznie przydał się manual i podpowiedź manuala, albo po prostu włożyć śrubki i sprawdzić. Nie mogłeś mi tego wcześniej powiedzieć? Chciał mi powiedzieć, że nie, niech się nauczy wkładać śrubki w kartonik. Dobra, okej. Okay. No. Ale w każdym razie już teraz jest wszystko okej, okay. Już są te śrubki po wymianie tak, takie, jak powinny być. Są motocyklowe. Okej. Okay. Nie ze sklepu, tylko 24 godziny w niedzielę. Mówmy się mechaniki, ale z głową, bo już mieliśmy, to już jest któryś silnik na... Znaczy się, który pokazujemy, a tak naprawdę jest dużo więcej. Tak, na stole mieliśmy przykład DR-ki, prawda, mojej, gdzie było dużo rzeczy, że tak powiem, przez uczących się mechaników, powiedzmy, napsutych. No i teraz tu widzimy, że też da się przy okazji wymiany oleju też zepsuć praktycznie cały silnik. Ja też nie byłem święty, jak miałem lat 11 czy 12, uczyłem się mechaniki na WS-kach, romecikach i jakichś takich innych sprzętach, które stały w garażu mojego taty i jeździliśmy tym, prawda? No to wtedy człowiek poświęcił całą sobotę na naprawę danego pojazdu, który chciał się w niedzielę przejechać, co się kończyło przeważnie tym, że pojechaliśmy do lasu na górki, pojeździliśmy po górkach. No i z powrotem ten motor trzeba było przypchać, tak? Tak. Ale to tamta motoryzacja, to powiem ci, że ja mam jeden motocykl z tamtej epoki, jest to motorynka. Wystarczy. I wystarczy i że tak powiem do dziś, jak gdzieś nią wyjeżdżam, zdarza się to raz na rok albo raz na dwa lata, to zawsze jest jakaś przygoda i zawsze muszę mieć ze sobą klucz do świec, jakieś świece zapasowe. Także słuchajcie, nie ma wycieczki na motorynce bez jakiegoś remontu i ingerencji w nią. Tak więc, motocykle z tamtej epoki są naprawdę, to trzeba mieć duże serce ale, do nich i cierpliwość, no ale my je kochamy, bo są wspaniałe. Ale widzisz, listonosz z Brzeska, z naszej ulicy, przez 30 lat jeździł motorynką, rozwoził pocztę. Kiedyś z nim rozmawiałem i pytałem go, ile razy on do roku robi remont silnika w motorynce, nie? A on mówi, jaki remont? Raz do roku tłoka zmienię. I później ten motor też nie gdzieś tam trafia, wiadomo, już był zużyty, brał tam kolejny i... Ale liczyłem razem z nim, mówię, ile robi tam trasy, to on robi tym motocyklem około 10 tysięcy kilometrów w roku. No i można. Ale nie, ale faktycznie, że był częstym naszym tutaj gościem, że nieraz już oczywiście sam sobie wszystko serwisował, ale gdzieś tu przyjeżdżał, dostarczał mu narzędzia, sobie gdzieś tam robił, coś tam naprawiał, skręcał. Gwoździkiem zagiął, sprzęgło, coś tam zabezpieczył i jechał dalej. No słuchaj, jak już robisz to po raz 30 czy 40, no to wiadomo, już nawet zamkniętymi oczami jesteś w stanie zrobić remont silnika w motorynce na przykład, tak, prawda? Kiedyś go namawiałem, żeby zaczął serwisować te motorynki ludziom. Mówię, jak ty zrobisz 10 tysięcy w roku, to ludzie przez 1000 kilometrów takim sprzętem przez całe życie nie zrobią. Dokładnie. Cych, mak, cyk. Zawsze chciałem to zrobić. Dobra. Słuchaj, ale teraz, żeby nie psiarzyć tylko na to Ducati, jakie jest złe, w Yamahach też pękają wałki. Jest taka wada, w Polsce się trochę mniej o niej wie, w Stanach było to nagłośnione, do któryś roczników w Dragstarach, nie pamiętam, czy 2004, czy któryś rok, była taka wada, która była głośno ogłoszona gdzieś tam w Stanach, na kampania chyba serwisowa, wiem, że miała być. Pękają takie wałeczki i też to jest dosyć trudna, znaczy dosyć droga naprawa. To jest wałek, chodź zobaczyć. No.
który przekazuje nam moc z kosza, ze skrzyni na napęd, czyli to powiedzmy tak jak na zębatkę zdawczą w napędzie, to jest ta zębatka powiedzmy zdawcza, tu napędza nam kardan, a w motocyklu napędza łańcuch. Tak, aha, czyli bo tu jest kardan, dobra. No. Okej, okay, czyli, okay. Ten element, który odpada, to jest tutaj, widzisz? Aha, okej. Okay. To jest ta śrubka. Aha. Ja po prostu podczas jazdy, wiesz co, jeżeli to też co jakiś czas trzeba sobie to kontrolować, to nakrętkę najlepiej jest odkręcić, zdjąć ten wał. Nie jest to prosta operacja, bo jest tam dość mało miejsca. Trzeba odkręcić tą nakrętkę, zdjąć wał, wyczyścić wszystko, wziąć klej do śrub, złożyć na klej do śrub i dokręcić, bo ona pęka, luzuje się trochę ten krzyżak i on zaczyna sobie tykać. Każdy materiał ma swój rezonans. I robi udarowy ten, prawda? No i ścina śrubę. Okej. Okay. No dobra, to ja teraz powiem Ci ciekawostkę. Ja myślałem, że to jest wałek po prostu ten główny wałek, a to jest wałek, dobra, zdawczy. Tak. I okay. Słuchaj, to by się wydawało prosta sprawa, wyciągamy wałek, wkładamy z powrotem. No. Jeździmy dalej. Tego wałka nie da się samego kupić. Trzeba go kupić. Ten element razem z tym to jest wałek, który jest widoczny tutaj. Tu widać tą sprężynkę. I teraz, żeby zdemontować ten wałek, żeby on mógł się wysunąć, to musimy wyjąć ten wałek, dopiero ten się wysunie. Czyli trzeba rozebrać cały silnik. Dokładnie tak. I teraz, co jest ciekawe, ten wałek i ten wałek bez tych całego tego sprzętu, co na nim jest zamontowany, kosztował 4-5 lat temu, pamiętam, że kiedyś klientowi też to zmienialiśmy. Nie pamiętam, coś koło 6 tysięcy złotych. Dwa wałki? Dwa wałki, no plus wymiana i nowe uszczelki. Tak, nowe. Nowe. No i mówię, no koszta też nie są małe. Także nie tylko w Ducati pękają wały, ale kręcają się różne dziwne rzeczy. Popatrzcie, to taka pierdółka by się wydawało, a trzeba wymieniać tyle rzeczy i trzeba, no najgorsze jest to, że trzeba po prostu rozbierać cały silnik, nie? Rozpaławiać go. Tak, wiesz co, tutaj wiesz, no też ludzie kombinowali, sami kiedyś próbowaliśmy tam komuś pomóc, żeby usprawdzić ten motor i nie kosztowało to 10 tysięcy złotych, parę ładnych lat temu, to pamiętam, że pogłębialiśmy ten gwint, albo akurat nie był ucięty aż tak blisko, tylko trochę dalej i było tego gwintu więcej, pogłębialiśmy tam i dało się to skręcić. Bo ten gwint generalnie odpowiada tylko za to, żeby trzymać krzyżak. Zgadza tak, się? Tylko wiesz co się dzieje, jak odpada krzyżak? Blokuje się tylne koło. Aha, okej. Okay. No, znaczy, wiesz, nic przyjemnego. Nieraz można mieć szczęście i ono się nie zablokuje, po prostu zacznie bardzo głośno dzwonić i się człowiek zatrzyma, a nieraz jest tak, że się zatrzyma tylne koło i jest poważny problem. No, czyli popatrzcie, plus i minus posiadania motocykla z napędem na wał kardana. No ale łańcuchy też pękają, co też przeżyłem na własnej skórze, no. Więc obyło się bez strat jakichś dużych. Ty, a to my razem na kolei jeździliśmy po drodze. Tak, wziąłem, nowo kupiłem motocykl, tak, Honda Repsol SC57A. No tak, no Kosa mówił w sumie, że już łańcuch jest do wymiany, no ale nie sądziłem, że jest aż tak już do wymiany. No. I tak leciutko go tak ten, no i... Ty miałeś takie szczęście, że przeżyłeś tak zwanego węża. Że... Węża, tak. Wąż wyskoczył, wyprzedził mnie, motor stracił moc, obroty były, to ten, ale nie jechał, prawda? Zaznaczył oczywiście ślad na ramię, zmielił mi osłonę łańcucha, zmielił mi jeszcze ten błotniczek tam taki był fajny, mały. No i też odbił swoje piętno gdzieś tam na karterze. Też na ramię, lekko odbił na karterze. No to wiesz, to myśmy mieli takie przypadki znajomemu, jak strzeli łańcuch jednemu, no to wyrwało zębatkę zdawczą z silnika, pękł cały blok, wyrwało, wiesz, nawinął się naprzeciw zębatki, odrywało ją do tyłu, a drugiemu się koledze nawinął na tylną zębatkę z kolei łańcuch, zdjął mu skórę z mięśniem z nogi i zadupek z motocykla. No także to jest duża energia. Także nie, dbajmy o napędy. Tam jest. Tak, Krzychu, czyli no tak można powiedzieć, że sumując, samodzielnie olej zmieniać można, prawda? Znaczy się, wiele czynności serwisowych można wykonywać samemu. Ja też do tego zachęcam. Nie bójmy się tego robić. Wiadomo, że trzeba
siły na zamiary, że tak powiem, oceniać i ta ocena najlepiej, żeby była w miarę prawidłowa, a jak nie, to później trzeba się mocno uśmiechać do serwisanta i mu powiedzieć, co się zepsuło, nie wstydzić się tego i nie mówić, nie, panie, to nic nie robiłem, to nie ja, to w ogóle tak było, albo inny mechanik to zepsuł. Nie, no trzeba powiedzieć, że stało się to, to, to. Wtedy już wiadomo, gdzie szukać przynajmniej, prawda? Jest mniej więcej, jest łatwiej, jest prościej, jest szybciej. I wbrew pozorom dla klienta jest taniej, bo jeżeli my na przykład znamy historię i co się stało w motocyklu, jest nam dużo łatwiej dojść do, że tak powiem, skutków, przyczyn i naprawy, a z automatu przekłada się to na cenę później całej usługi. No bo wiadomo, wszystko trwa krócej, prawda? No dokładnie. No więc także tych roboczo godzin jest mniej po prostu wtedy. Także nie bójmy się tego, mówię, pracujmy sobie przy motorach, próbujmy sobie robić różne rzeczy, bo to nie jest nic złego. A naprawy silników, no, że tak powiem, zwłaszcza już tych starszych motocykli, no niestety, nie oszukujmy się, będą coraz droższe, prawda? Nawet ostatnio, jak żeśmy rozmawiali przez telefon, prosiłem Cię, żebyś mi tam zrobił tą wycenę derki, bo bardzo dużo osób się pyta, ile to wszystko kosztowało i tak dalej. No to byliśmy w ciężkim szoku, bo raptem popychacze zaworowe, które kupowaliśmy, tak, na początku kupowaliśmy sezonu. Tak. Na początku sezonu, zaraz kiedy derka po prostu praktycznie, można powiedzieć, klękła. No i teraz sprawdzałeś aktualne ceny. Aktualne ceny. Dobrze, że mi wtedy te screena wysłałeś, bo mieliśmy, kurczę, no niemożliwe, prawda? Dwukrotnie praktycznie podrożały na sztuce. Na sztuce. No. I to jest różnica taka, że na przykład z 300 zł cena skoczyła prawie do 600. Tam niecałe, to bo 300 no, ponad, no ale 300 tak, ponad, ale... tak, 315 i teraz chyba niecałe 600, nie? 500 tam, nie wiem, 80 czy 90 tak za sztukę, więc potrzeba parę, czyli no 600 więcej praktycznie za dwa popychacze. Powiem szczerze, spora różnica. Spora różnica, gdzie po prostu za tą kwotę udało się zrobić wałek razem z pasowaniem go do głowicy starej, tak, prawda? No ale wiesz, jeszcze jest jedna rzecz. No nie sądzę, żeby teraz te koniki dzisiaj je produkowali. Na pewno to są jakieś stany magazynowe i podnoszenie tych cen. Ja nie do końca uważam, że to jest związane z kosztami produkcji, tylko... Ale co jest ciekawe, w dalszym ciągu derka jeszcze jest dostępna w sprzedaży. Co prawda w Australii, tak, tylko, ale jest. No, tak, jest, jak XR650 no, w Stanach, nie? W Stanach, Honda. No. To także są... jeszcze gdzieś tam jakieś może stany magazynowe, jeszcze jakieś rezerwy części będą. No ale nie oszukujmy się, tych starszych motocykli, części do tych starszych motocykli no, będzie coraz mniej i będą coraz droższe. Tak samo znajdowanie silnika dawcy, który posłuży nam do zrobienia z jednego, dwóch, znaczy z dwóch jednego też będzie coraz trudniej. Wiesz, no tutaj za silnik do Dragstara, z racji tego, że pękają te wałki, już handlarze znają cenę wałków, znają cenę napraw takich silników. Ale to jest głównie o ten wałek chodzi, prawda? Znaczy, wiesz, ja kupiłem uszkodzony silnik właśnie z uszkodzącym wałkiem. Reszta silnika była sprawna, tylko był ścięty wałek. I kupiliśmy go bodajże za 1500 zł chyba plus przesyłka, a w tej chwili za silnik Dragstara, no nie chcę tam strzelać, ale w granicach 6-7 tysięcy trzeba zapłacić kompletne, żeby był sprawny. Wiesz, z kapami, ze wszystkim, to wiesz, to do motocykla, który jest warty, nie wiem, dla mnie 15-20 tysięcy, to wiesz, to jest 1/3 wartości. To jest... Tak, no to jest sporo. No to jest sporo i to jest takie dosyć przykre, no bo jest motocykl działający, jeżdżący, powinien jeździć, a drugie tyle musimy do niego włożyć, nie? Żeby go usprawnić. No ale dobra, udało się kupić silnik z uszkodzonym wałkiem. Musieliście go rozebrać całkowicie, żeby to wszystko poprzekładać. Ten, wspominałeś, miał przejechane oryginalnie 10 tysięcy. Niecałe 10 tysięcy. Niecałe 10 tysięcy. A ten, który kupiliście, dawcę? Około 40 tysięcy. Około 40. Powiedz mi teraz, jak tak wyciągłeś, no rozebrałeś te dwa silniki po prostu, jak wyglądało wszystko w środku, w sensie zużycie i tak dalej? To jest korbowód po frontowy, nawet ładnie mamy opisane. Mamy korbowód, wiesz, panewki są bardzo ładne. Zero tak naprawdę zużycia, zero rys, w bardzo ładnym stanie. Widzisz, jak Kaspra się nauczy, proszę bardzo, front opisany, w którą stronę, gdzie ma iść natrysk. A, dobra, wiem, o co chodzi. Gdzie mamy iść natrysk, w którą stronę idzie i tak dalej, i tak dalej. Okay. No, także korba panewki bardzo, bardzo ładna, jak na 40 tysięcy. No i proszę, tu mamy cylinder po 40, tak samo. Tam na dole już, nie wiem, czy będzie widać w tym miejscu, na zwrocie tłoka już gdzieś tam jakiś ślad
delikatny. Ale czuć pod ręką nawet tutaj troszeczkę, że jest, że jest taki, taki uskok. Tak. O, właśnie w tym miejscu tutaj. Tak, widać to. Mhm. Wiesz, to też jest 40 tysięcy podawane przez sprzedającego, czyli nie wiadomo, czy miał 80 czy 40, ale wiesz, tak, nie wygląda. Jakoś, a na tyle źle, wiesz, widać ślady na bokach, bardzo ale ładnie czekaj, widać ślady ale konowania. To, jest, to nie jest czasem to miejsce takie, gdzie tłok po prostu spoczywa? Zwrot, tam zwrot. Nawraca. Czyli tak. On po prostu do tego punktu, który jest tutaj w tym momencie, on do tego punktu schodzi i już niżej tak. Nie idzie, prawda? Tak, i on nawraca i stąd wraca. Mhm. Okay. I tam jest wtedy też takie zachwianie tego tłoka, wiesz, aha, wiem, takie chybotnięcie, tak. Dlatego stąd pewnie jest wyczuwalny właśnie ten taki mały uskok. Jak to się wszystko rozgrzeje i tłok jest prawidłowo spasowany, to jest minimalne, no ale, ale wystarczy na to, żeby się tam trochę zużyło. Wspominany czujnik stanu oleju jest tutaj, czyli powiedzmy w misie oleju, a wygląda sobie o tak. Okej. Okay. No to jest to łożysko, które nam tak o, tutaj ładnie przeskakuje. Co ciekawego jeszcze, co możemy sobie sprawdzić właśnie w takich silnikach, właśnie jak rozbieramy, to jest właśnie pompa po 40 tysiącach kilometrów, pompa oleju, a raczej dwie pompy, czyli można nazwać zespół pomp. Podobne do tego, co miałem u siebie. Mhm. Tylko widzisz, tu jest z jednej strony jedna pompa, tak. Tu jest druga. Aha, ta jest okay. Taka fajna, taka cieniutka. No i to... Co można powiedzieć, o właścicielu zmieniał olej i pilnował, a mimo tego pękło. W sensie pękł. Aha, okej, okay, dobra. Napęd. Pękło. No ale widać, bo nie jest, wiesz, pompa nie jest zrysowana, nie ma jakichś głębokich wżerów. Tutaj też jest. Okay. No nie mierzymy, bo to można. To generalnie się mierzy tutaj, wiesz, co, te przerwy między pompą. Tak, wiem. Pamiętam, jak to wyglądało u mnie w przypadku mojej pompy, gdzie była ona dość fajnie wyglądała właśnie. No. Tak sobie to właśnie. Tutaj także jest śmietnik. No sobie możemy to rozebrać, popatrzeć, czy nie ma, widzisz, jakiś rys, nie ma jakichś wcięć. Mhm. Spoko. Także to całkiem jest przyjemne. Pompa. Skrzynia biegów. Kurczę, właśnie pamiętasz, co rozmawialiśmy o wżerach na trybach? Tak. Nie ma ani grama. Nie ma nic. Przy 40 tysiącach. To mówimy o tych ząbkach tu, prawda? Tak, ani jednych, ani drugich. Jest tutaj. Niemal to wszystko idealne. Ale dlatego, że jest to motocykl taki do... Spokojnej jazdy raczej, prawda? Tak, no. No tak, rzeczywiście, wygląda jak nówka. No, nie ma, widzisz, grama zużycia nigdzie. Zresztą to wszystko, ta, co tam u ciebie była już gdzieś tam zaznaczona, to... Tak. To tu... Rzeczywiście. A może trafiła po prostu na osobę, która delikatnie jeździła tym motocyklem, nie? No pewnie tak. No. Z reguły no raczej Dragstar to jest taki motocykl, gdzie raczej nie wpada w jakieś ręce, jakieś, nie wiem, stanterów i tak dalej. Tu mamy głowicę, też dwuzaworowa, nie? Tak, no to taki dość duży właśnie ten sący zawór. Tak to sobie właśnie, o tu mamy film. Który też tam w skrzyni działa i to wszystko mówię, no jak nowe, zero jakiegokolwiek zużycia. Mhm. Pokażemy wam jeszcze wał, jak wygląda. Widzisz, porównując do wału, który tam też kiedyś nagrywaliśmy do Ducati, podobny w sensie, są przeciwwagi, jest śrubka. Wielkościowo też dosyć spory jest. Mhm. Tak, no i tu mamy dwie korby. No widzisz, no miejsce na panewki, tu się korby przekręca, tak. Wiesz, to wszystko jest też idealne, zero zużycia. Aczkolwiek widzisz, co tu w środku w silniku też było. No tak, widać, że tutaj jest troszeczkę dziadostwo. No i mówię, no właśnie, to mówię, trzeba pilnować tych zmian, wymian olejów. Klaps 455 las. Czekaj, bo mnie uciąłeś, muszę się zmieścić w kadrze. Słuchajcie, no a ten materiał udało nam się nagrać tylko i wyłącznie dlatego, że mamy... Który dzisiaj jest? 9 grudnia. 9 grudnia. No i widzicie, jest względny spokój na warsztacie. Gdyby to był środek sezonu, to nie ma mowy raczej na to, żeby nagrywać jakieś materiały, nawet jak są bardzo ciekawe przypadki, których na pewno u Krzycha nie brakuje. I znów nam wyszedł tasiemie, co miało być krótko, łatwo i przyjemnie. A jesteśmy już tu chyba, nie wiem, z godzinę czasu. A, nie. Także Krzychu, no to co? Jak będziesz miał więcej
innych takich ciekawych przypadków, to i będziesz miał chęć i czas oczywiście, to dawaj znać. Jeśli tylko się naszym widzom spodoba, no to myślę, że będziemy działać dalej. Także dajcie znać w komentarzach, pamiętajcie o lajku, o subie. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Dzięki, Krzychu. Trzymaj się.